Profesor Michał Paweł Markowski odgrywa w swoim życiu wiele ról. Jest krytykiem literackim, eseistą, tłumaczem, publicystą, profesorem akademickim prestiżowych uczelni w Polsce i na świecie, dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Literatury imienia Józefa Konrada, zwycięzcą konkursu na szefa Katedry Języka Polskiego i Literatury na Uniwersytecie Illinois w Chicago, a przede wszystkim pisarzem. We wszystkich z tych wymienionych ról osiągnął mistrzostwo. Jest uznawany za jednego z czołowych polskich intelektualistów. Jak udaje mu się z tak ogromnym sukcesem reżyserować własne życie, opowie Państwu w dzisiejszym programie Kulisy sukcesu. Miło mi, że przyjął Pan zaproszenie do studia. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o Pana rolach w życiu. Odgrywa Pan ich bardzo wiele. Jest Pan krytykiem literackim, tłumaczem, publicystą, profesorem akademickim, ale przede wszystkim jest Pan pisarzem. I tak jak gdzieś przeczytałam w Pana książce, biografia pisarza jest tak samo ważna jak jego książki. Dlatego od tej biografii zacznijmy, od Pana dzieciństwa i od tego, jak to się zaczęło, to wszystko, Pana pisarstwo. Czy w Pana domu rodzinnym było dużo książek? Zanim w domu rodzinnym. Rzeczywiście ja czuję się pisarzem, ale jest to pisarstwo dosyć osobliwe. Nie takie, jakie byśmy tak tradycyjnie związali z tą nazwą. Mianowicie ja nie piszę powieści, nie piszę wierszy, nie piszę tego, co się nazywa w Ameryce fiction. Natomiast piszę, tak to określmy, książki, które zacierają granice między takim pisarstwem akademickim, a pisarstwem autobiograficznym, a pisarstwem eseistycznym. Próbuję znaleźć taki sposób dla siebie osobny, który nie dałby się wpasować w jakąś jedną określoną dziedzinę, albo też taki sposób, o którym można by jednoznacznie powiedzieć, że to jest to albo tamto. A skąd ta potrzeba mieszania stylów, gatunków i też cytowania, bo jest Pan mistrzem cytatu? Skąd ta potrzeba? To jest potrzeba, którą miałem chyba zawsze i wynika ona stąd, że czuję się swobodniej w życiu, kiedy nie czuję na sobie takiego jednoznacznego przypisania do określonej roli. Mhm. Z tego też powodu rzeczywiście zajmuję się bardzo wieloma rzeczami w życiu. Moim podstawowym niejako zatrudnieniem jest bycie profesorem akademickim tutaj w Chicago i w Krakowie jako profesora wizytującego. Ale gdybym miał ograniczyć swoje życie tylko do jednej roli, nawet jeśli wykonywanej bardzo dobrze, jak wydaje mi się, to robię, to czułbym, że w życiu czegoś mi brakuje, co uzupełniłoby taki prosty scenariusz. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się czuję wtedy, kiedy scenariusz mojego życia jest wielowątkowy. Mm-hmm. Ja też przeczytałam właśnie w jednym z Pana tekstów Pan napisał, że rozumienie samego siebie dokonuje się właśnie przez mnożenie fikcji samego siebie i przez rozpisywanie się na role. I tak sobie pomyślałam właśnie, że jest Pan takim właśnie chyba reżyserem swojego życia i ta gra różnych ról, to jest ten sposób właśnie na... Tak mi się wydaje, tylko że na należy... posiadanie kontroli. Mhm, tak, tylko wydaje mi się, że trzeba słowo fikcja rozumieć tutaj pozytywnie. Nie należy tego kojarzyć z kłamstwem albo oszukiwaniem się. Nie, wydaje mi się, że każdy z nas tworzy sobie taką wyobrażoną wizję tego, kim chciałby być, co chciałby robić, co jest niesłychanie potrzebne i bez czego właściwie nie moglibyśmy niczego zrobić. Ale jednocześnie testujemy swoje różne możliwości poprzez odgrywanie rozmaitych ról, których jest strasznie dużo. Kim innym jesteśmy dla członków naszej rodziny, kim innym jesteśmy dla naszych przyjaciół, kim innym jesteśmy dla swoich wrogów, kim innym jesteśmy dla ludzi, którzy z nami się spotykają przypadkowo i my nie chcemy mieć z nim żadnych kontaktów więcej. Jakim innym jestem jako profesor literatury, który wykłada trudne rzeczy dla studentów. Kim innym jestem jako profesor literatury, który wykłada prostsze rzeczy dla studentów. Używam innego języka tu i tam. Kiedy piszę do gazety codziennej, używam innego języka, jestem kim innym. Kiedy piszę do specjalistycznego czasopisma, też jestem kim innym, bo używam innego języka. I wydaje mi się, że im więcej języków
potrafimy użyć do opisania samych siebie i do opisania rzeczywistości, tym więcej mamy z życia. Mhm. Że te role pomnażają nasze życie w ten sposób, ono staje się bogatsze, ciekawsze. Ja przynajmniej tak je pojmuję. Ma pan w tych wszystkich rolach, które wymieniłam, dużo sukcesów. A czy są takie role życiowe, w których się pan nie sprawdził? To trudno powiedzieć, dlatego że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Jeśli mogę na przykład powiedzieć, że w życiu osobistym coś mi nie wyszło, kto inny, kto patrzyłby na to samo życie i uczestniczyłby w tym życiu, mógłby powiedzieć, że wcale nie, że to wcale tak nie wygląda. A pana poczucie, jeśli o to chodzi? Ja czuję się człowiekiem spełnionym, czuję się człowiekiem szczęśliwym. Nie mam na sobie żadnego ciężaru takiego, który by mnie dręczył, tak bym to określił. Starałem się w życiu nie sprawiać przykrości innym ludziom. Jeśli sprawiałem, to nie dlatego, że chciałem, bo wydaje mi się, że to jest nieuniknione, żeby dochodziło do pewnych konfliktów, nieporozumień. Ale wydaje mi się, że tak, tak bym powiedział, że jest, że... Mówi pan, że jest pan człowiekiem szczęśliwym i spełnionym, ale też ja myślę, że ta literatura, i o tym porozmawiajmy chwilę, była w pewnym momencie w pana życiu taką ucieczką właśnie, czy właściwie mogła stać się ucieczką od takiej, od tej twardej, brutalnej rzeczywistości, z którą wszyscy się mierzymy. Jak to, i może tutaj właśnie wróćmy do tych początków, tak. jak to było, bo książka właśnie najpierw poukładała panu świat, a później jakby pomogła panu ten świat chyba zrozumieć. Mhm. Piszę o tym w jednym z esejów i do tego eseju pani nawiązuje, że takim fundamentalnym wydarzeniem, tak jak to pamiętam, dlatego że nigdy nie jest tak, nigdy nie pamiętamy tego, jak to było. O tym mówią psychologowie, o tym mówią neurofizjologowie, którzy zajmują się pamięcią, że w gruncie rzeczy pamiętamy to, co chcemy pamiętać, nie pamiętamy naszej rzeczywistości, naszego życia takim, jakim ono było. To jest niemożliwe. Interpretujemy w naszej pamięci. Więc ja też sobie tak interpretuję moje życie, że jednym z fundamentalnych wydarzeń w nim było Boże Narodzenie w 72 roku. Jeśli dobrze pamiętam, miałem 10 lat i dostałem na gwiazdkę leksykon PWN. Chciałem dostać. Zamiast sweterka. Zamiast sweterka, który dostawałem co roku. A więc byłem już na tyle dorosły, że mogłem zażądać czegoś. I rzeczywiście dostałem encyklopedię, która była dla mnie kluczem do rzeczywistości. Nagle okazało się, że cały wszechświat można zamknąć w jednej książce, że można znaleźć, co prawda krótkie, ale jednak odpowiedzi prawie na każde pytanie. Oczywiście nie były to pytania stawiane typu, co zrobić ze swoim życiem, jako 10-letni chłopak. Nie takie pytania sobie stawiałem. Skąd w dziecku taka potrzeba takiego ładu? Na to też różnie się odpowiada. Psychologowie też na to różnie odpowiadają. Zwykle jest tak, że kiedy tego ładu nie ma w życiu codziennym, następuje taka kompensacja. Tak? Pan lubił swoje dzieciństwo? Tak jak patrzę na to z tej perspektywy, to najważniejsza rzecz chyba, którą lubiłem w tym dzieciństwie, to było to, że czułem się jakoś osobno i dobrze się z tym czułem. Do pewnego czasu. I to był ten czas, w którym odkrycie książek, odkrycie czytania wiązało się z tym, że nagle oto mogę zamknąć się w pokoju, mogę odizolować się od świata i mogę spędzić kilka godzin z książką. I to było nadzwyczajne odkrycie, które, jak sądzę, zaważyło na moim życiu. Właśnie ten ład i zamykanie się, czyli samotnia, to mogło pójść w złym kierunku. To prawda. Później już w dojrzalszym życiu, kiedy przeczytałem o znacznie więcej książek, zacząłem zastanawiać się nad historią czytania, jak ludzie w ciągu wieków czytali. I okazało się, że moje doświadczenie nie jest absolutnie czymś wyjątkowym, że to jest doświadczenie, które powtarza się przez stulecia. Zamykania się, nie wiem, w poszukiwaniu straconego czasu. Prusta jest taka scena, kiedy młody bohater zamyka się w ubikacji na pięterku przepełnionej pachnącym irysem z ogródka i czyta. I to są takie sytuacje, które od XVI wieku aż do dziś określają
to, co najważniejsze w człowieku, taką potrzebę separacji, potrzebę odrywania się od życia i zamknięcia się. A słusznie pani powiedziała, że mogłoby to skończyć się źle i mógłbym zostać w tym zamkniętym pokoju na zawsze. Na szczęście nie zostałem, bo niemalże w tym samym wieku, w którym odkryłem czytanie, odkryłem też inną moją pasję, którą była piłka nożna. I zrównoważenie tych dwóch rzeczy, które wydawało mi się zupełnie naturalne, a że czytam, a potem idę grać w piłkę, albo że gram w piłkę, albo uprawiam inne sporty i później czytam. Wydawało mi się to zupełnie tak naturalne, tak oczywiste, że tak zostało do dzisiaj. Dalej fascynuje pana piłka? Mniej. Teraz fascynuje mnie coś innego. Teraz fascynuje mnie fotografia. Ale piłka, nie został pan piłkarzem? Miałem dobre zadatki na piłkarza. Próbowałem swoich sił w rozmaitych lokalnych klubach piłkarskich, ale... Zamiast tego pewnie przeczytał pan wszystkie książki na temat właśnie piłkarzy, to historii prawda, piłkarstwa. To prawda, to prawda. Teraz właśnie zaczynam rozumieć, że jak to działało wówczas, dzięki pani pytaniu, i jak to działa teraz, że owszem, że nie umiem oddzielić tych dwóch rzeczy. Nie umiem oddzielić życia od czytania o życiu. Nie umiem oddzielić życia od myślenia o życiu. Nie umiem oddzielić życia od wiedzy o życiu. I tych dwóch rzeczy właśnie nie potrafię oddzielić, co wydaje mi się, z czego się bardzo cieszę, bo to nie pozwala mi z jednej strony zamknąć się wyłącznie w świecie książek albo na przykład w świecie akademickim, co jest bardzo częstym przypadkiem, że profesor osiągnąwszy już pewien pułap, pewien moment w życiu, postanawia zatrzasnąć wszystkie drzwi i zajmować się już wyłącznie tym, bo już ma się święty spokój. Nigdy nie miałem poczucia, że święty spokój to jest ideał, do którego powinienem dążyć. Wręcz przeciwnie. Święty niepokój, tak bym określił mój stosunek do życia. A proszę mi powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że został pan pisarzem? Bo to też jest jakby tak, że nie każda osoba, która jest pożeraczem książek, później jakby idzie w tym kierunku. I to też jest doświadczenie bardzo wczesne i chyba je pamiętam. Oczywiście upiększyłem je na swój własny użytek, bo na pewno tak nie było. Nie potrafię tego dokładnie umieścić w czasie, ale mam takie poczucie, że nagle zaczynam pisać jakieś zadanie domowe z języka polskiego i nagle się wszystko otwiera, to znaczy nagle stwierdzam, że ja mogę usiąść pisać i że to jest niebywałe wydarzenie, że to, co się pisze, nabiera osobnego charakteru, że nagle zaczyna żyć własnym życiem i mnie wciąga w to wszystko. Mm-hmm. I to był taki moment, w którym zrozumiałem, że literatura czy pisanie jakiekolwiek, to nie jest tak, że najpierw się myśli, potem się to zapisuje. Ja nigdy nie zapisuję niczego. Ja wszystko wymyślam pisząc i to jest dla mnie najfantastyczniejsze doświadczenie. W większości wypadków to jest tak, że profesor ma jakąś teorię do obwieszczenia światu albo że pisze na jakiś temat, więc najpierw musi to wszystko obmyśleć dokładnie, a potem siada i zapisuje. Z tego względu bardzo wiele osób nie cierpi, nienawidzi pisania. Ja mam bardzo dużo wielu kolegów w Polsce, w Ameryce, dla których pisanie jest udręką. No to prawda, to może być udręka. Tak, ale dla mnie to jest coś, co jest no, świętem, dlatego że gdyby to było tak, że najpierw wymyślam, a potem zapisuję, to byłoby bardzo uciążliwe. No bo po co mam zapisywać to, co już wiem? Mhm. Natomiast dla mnie pisanie jest procesem, w którym tym porządkowaniem dowiaduję się, zaczynam rozumieć to, czego nie rozumiałem wcześniej, w trakcie pisania. Czyli literatura jest dla pana nie ucieczką od świata, a tłumaczeniem świata. Z całą pewnością. Powiedzmy inaczej, że bez pisania na pewno wiedziałbym mniej o sobie, wiedziałbym mniej o świecie, mniej wiedziałbym o innych ludziach. Mm-hmm. Niektórzy znajdują ten ład i ten sens życia w duchowości. Czy czytanie może zastąpić... Dla mnie pisanie jest formą duchowości, tak. Franz Kafka lubił powtarzać zdanie XVIII-wiecznego pisarza i to zdanie brzmiało mniej więcej tak, że uważność czy skupienie jest formą modlitwy. Bardzo wielu osób tak uważa.
że modlitwa może, że modlitwa nie jest wyłącznie rozmową z Bogiem, ale modlitwa jest pewną formą uważności, która pozwala nam skupić się na sobie, na świecie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja traktuję moje pisanie jako taką formę uważności, skupienia i zebrania myśli. Tak zresztą Potrzebuje pan religijności mimo to, czy... Nie, jestem człowiekiem niereligijnym. W tym sensie, że do wytłumaczenia świata istnienie Boga nie jest niezbędne. A też powiedział pan, że czyta pan namiętnie, często, dużo, wszędzie i czyta, żeby podtrzymywać swoje pragnienia. To mnie bardzo zainteresowało, jak ta myśl nie jest dla mnie jasna. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi? Zwykle rozróżnia się dwie rzeczy, potrzebę i pragnienie. Potrzeby człowiek zaspokaja. Mamy potrzeby głodu, mamy potrzeby pragnienia takiego, w takim zwykłym sensie. Mamy potrzebę dotyczącą posiadania pewnych rzeczy, które są niezbędne dla naszego życia. Potrzeby można zaspokoić. Mogę się najeść, mogę się napić, mogę kupić samochód po to, żeby dojeżdżać do pracy. To są potrzeby. Ale poza tym porządkiem potrzeb istnieje też porządek pragnień, który... Pragnienia nie da się zrealizować. Pragnienia nie da się czymkolwiek zapełnić. Nie da się sprowadzić do tego, co dotykalne. Pragnienie to jest takie myślenie o swoim życiu jako o pewnym projekcie, który się nigdy nie zrealizuje. I dla mnie pisanie jest takim projektem, którego nigdy nie zrealizuję. Ale nie dlatego, że nie potrafię, nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że kiedy tylko dojdę do ostatniej strony tekstu, który piszę, natychmiast będę myślał o następnym tekście do napisania. Zawsze myślę o tym, co jest jeszcze do napisania, co jest jeszcze do zrobienia. Z tego względu właściwie... Po pierwsze, nie pamiętam, co napisałem w tych książkach, dlatego że zawsze jestem gdzie indziej. Zawsze moim myśleniem rządzi następna książka, następny projekt, coś następnego do zrobienia i bardzo rzadko zajmuję się przeszłością. Nie rozpamiętuję przeszłości, nie myślę o tym, co już zrobiłem, jakie to wspaniałe rzeczy zrobiłem. I gdy ktoś mnie zapyta, co zrobiłem w życiu, to naprawdę muszę się zastanowić, dopiero przypominać sobie. Dlatego, że ja tym nie żyję. Nie opowiadam o tym, nie zajmuję się sprzedawaniem swojego sukcesu, tylko za każdym razem, kiedy coś zrobię, już myślę o tym, jaka będzie moja następna książka. A to podążanie za pragnieniami w pana wypadku jest... Znaczy jest pan dobrze osadzony w takiej właśnie realności i w takim życiu dosyć codziennym. Dobrze. Tak, i myślę, że jest pan dobrym strategiem właśnie swojego życia przez granie tych różnych ról. To mnie fascynuje właśnie to połączenie pisarz, czyli osoba właściwie tak trochę bujająca w obłokach, tak jest stereotyp, właśnie z tym, że tak naprawdę w pana wypadku to zupełnie się nie sprawdza. Jest pan, tak jak pan powiedział, strategiem swojego życia. Tak. Zacznijmy od tego, że jestem administratorem na uniwersytecie. Zajmuję się tworzeniem programu polskiego od zera na Uniwersytecie w Chicago. Zajmuję się administrowaniem departamentu, który nie tylko obejmuje polski program, ale rosyjski. Zajmuję się administrowaniem programu doktorskiego, który napisałem i który otworzyłem. Więc to są czynności, które wymagają bardzo dużych umiejętności takich... Logistycznych, administracyjnych, na przykład układanie budżetu dla całego wydziału. To jest później kłócenie się ze zwierzchnościami na temat cięć budżetowych, obrona pewnych projektów, które jak, powinny jak się pan rozwijać. To robi, to, że to wychodzi? Ma pan takie przekonanie na przykład, że jakby... Pewne rzeczy muszą być zrobione i ja ze sobą nie dyskutuję na ten temat. Jeśli nawet są to rzeczy, których ja nie robiłbym tak w pierwszym rzędzie, gdyby ktoś mnie zapytał, co byś wolał robić? Chodzić i fotografować, czy układać budżet dla wydziału? Powiedziałbym, chodzić i fotografować. Ale wiem doskonale, że
że sam wybrałem tę rolę i muszę ją zrobić jak najlepiej, w związku z czym nie powinienem niczego zawalić. Napisał pan, że umiejętność czytania to umiejętność selekcji i właśnie taka potrzeba życiowa, bardzo jakby umiejętność życiowa bardzo ważna, czyli może to jest ten klucz, prawda? Czy być może tak, jak pan być może tak. Rzeczywiście, jeśli wyobrazić sobie, ile książek napisano na jakikolwiek temat, to pierwsze poczucie kogoś, kto zamierza coś napisać na jakiś nowy temat, to jest przerażenie ilością już napisanych rzeczy. W związku z czym trzeba wiedzieć, co czytać i trzeba wiedzieć, czego nie czytać. I rzeczywiście, jeśli trzeba wiedzieć, jakich wyborów życiowych to dokonywać. Prawda. Wśród moich umiejętności, czy wśród moich talentów, jakkolwiek to nazywać, to jest chyba jeden z najważniejszych, dotyczący po pierwsze przekonania tego, co się chce robić, a po drugie umiejętności wyboru, czy od separowania tego, co wydaje mi się kompletnie nieistotne, od tego, co istotne. I tak samo jest z książkami. Najprostsza rzecz. Każdy z nas, kto czyta książki, może powiedzieć o kilkunastu książkach, które przeczytał ostatnio, ale z całą pewnością wśród tych kilkunastu książek będzie tylko jedna, dwie, o której będzie można coś rzeczywiście powiedzieć. Wszystko inne zapominamy. Zapominamy bardzo szybko. Z jednego zasadniczego powodu. To nie są rzeczy, które nam się do czegoś bardzo mocno przydają albo które myśmy wybrali z powodów fundamentalnych. Natomiast przeczytanie dwóch książek ważnych zamiast 10 książek średnio ważnych jest oczywistym wyborem. Tylko trzeba rzeczywiście się nauczyć to robić. Są takie książki, które jakoś wpłynęły na pana fundamentalnie i zmieniły pana myślenie, sposób życia? Wiele osób ma mentorów, którzy im w tym pomagają. Ja myślę, że być może w pana życiu tę rolę pełnią książki. Chyba tak, dlatego że ja nie miałem profesora, który byłby rzeczywistym promotorem. Mój promotor mojego doktoratu, to zresztą zabawna historia, króciutko ją opowiem, bo ona jest dosyć charakterystyczna. Przez wiele lat nie byłem w stanie napisać doktoratu. Nie dlatego, że nie umiałem napisać doktoratu, tylko dlatego, że w ciągu 8 czy 9 lat, które miałem na napisanie doktoratu w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ja napisałem, tak myślę, 4 albo 5 doktoratów. Ale za każdym razem, kiedy opracowałem pewien projekt, kiedy właściwie wymyśliłem, jak ten doktorat powinien być wyglądać, zostawiałem to, gdy już przestawało mnie to interesować. Mój profesor, wybitny profesor Henryk Markiewicz, jeden z najwybitniejszych profesorów polonistyki w Polsce, już stracił jakąkolwiek nadzieję, że ja kiedykolwiek napiszę doktorat. I kiedy mu przyniosłem doktorat po 9 latach, bo już upływał termin, on powiedział tak, no tak, panie Michale, ale to jest za dobre na doktorat, więc zostawmy to na habilitację, niech pan mi teraz przyniesie doktorat. Więc miałem naprawdę pół roku na napisanie tego prawdziwego doktoratu, z czego wynikło, że w jednym roku opublikowałem dwie grube książki, które były moim doktoratem, moją habilitacją, co było, właściwie wydarzyło się pierwszy raz chyba w historii tej dziedziny. I za 2 lata mogłem zostać profesorem. Gdyby patrzeć na to wszystko z zewnątrz, ktoś mógłby powiedzieć, o, to już jest ten człowiek jest stracony, nie potrafił napisać przez 7 lat doktoratu, przeskakuje z jednego tematu na inny temat, nie potrafi wytrwać przy jednym projekcie, zostawia go, idzie dalej. Ale potem się okazało, że nagle ja mam 8 projektów, z których mogę napisać 8 książek. Ma pan intuicję. To jest jakaś taka intuicja, że ja wiem, co powinienem robić i że mam co do tego spokój, że to wszystko, co zaplanowałem, się zdarzy. I za tą intuicją pan podąża? Ja podążam za tą intuicją, tak. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ją wspomagam swoimi studiami, bo jednak ja bardzo dużo pracuję. Nie chciałbym, żeby to było takie wrażenie, Że ja w cudowny sposób ja po prostu siedzę bardzo długo i bardzo dużo pracuję. Więc bardzo wiele osób mnie pyta, ale jak to jest możliwe, że napisałeś tyle książek? Ja mówię, no... Siedzę i piszę. Czego i tobie życzę. Tak odpowiadam. A czy są ludzie, którzy zwracają się do pana o pomoc właśnie w szukaniu swojej ścieżki? Bo ja myślę, że jest pan bardzo silną osobowością i że...
że pewnie pan mógłby być mentorem dla wielu. Mógłbym i bardzo często jestem, ale nie używałbym tego określenia mentor. Ja bardzo chętnie doradzę. Z własnego doświadczenia wiem, których rzeczy nie powinno się robić. Jeżeli ktoś chce robić mniej więcej to samo, co ja, to z całą pewnością mogę mu doradzić. Mogę mu powiedzieć, raczej nie rób tego, raczej zrób to, dlatego że. Natomiast w kłopotliwej sytuacji stawiałbym się i tego kogoś, gdybym traktował siebie jako kogoś, jako mędrca, który udziela takich życiowych rad, jak powinno się postępować w ogóle w życiu. To nie jest coś, co ja bym... Przed naszym spotkaniem dał mi pan książkę do przeczytania, eseje nieobliczalne. Dlaczego akurat tę książkę z wszystkich 20 książek, tak, które pan napisał? Tak. Po pierwsze dlatego, że ta książka zawiera bardzo rozmaite teksty. Są tam wątki autobiograficzne, ale są też takie teksty, które dotykają filozoficznych problemów. Dlatego, że to są dziedziny, w których ja się dobrze czuję. Czuję się dobrze w takim pisarstwie filozoficznym, które nie jest akademickie, tylko próbuję jakoś przełamać taką nieatrakcyjną formę, taką specjalistyczną, hermetyczną, której właściwie nikt nie rozumie. Jakie najważniejsze pytanie filozoficzne sobie pan stawia? No to mnie pani, bo tak myślę sobie, że ja nie stawiam sobie pytań filozoficznych po to, żeby na nie odpowiadać. Wrócę do tego, co pani powiedziała wcześniej, że w moich tekstach pojawia się dużo cytatów. Ja raczej próbuję znaleźć takie pytania, na które nikt do tej pory nie znalazł odpowiedzi i nie znajdzie, ale w ciekawy sposób staram się o tym pisać. Dlatego dla mnie ważne jest bardzo to, kto co inny mówi. Nie jest ważne dla mnie siedzenie i wymyślanie czegoś, takie kombinowanie, taka czysta spekulacja. Natomiast zawsze moje myślenie zaczyna się od jakiegoś cytatu, od tego, co powiedzieli inni. I próbuję zrozumieć, co oni powiedzieli, próbuję znaleźć konsekwencje tego, co oni powiedzieli, próbuję znaleźć inny kawałek, który powiedział ktoś inny. I teraz jak ta rozmowa się między nimi zawiązuje? Właściwie... Obserwuje pan życie oczami innych ludzi i przez to jakby dowiaduje się pan tak, więcej tak, o nim. Tak. I to pomaga mi zrozumieć. Wydaje mi się, że obserwacja jest czymś niesłychanie ważnym. Dlatego jednym z moich ulubionych zajęć jest siedzenie w kawiarni i przypatrywanie się ludziom, jak się zachowują. To jest mniej więcej to samo, co czytanie książek. Dlatego ja nie widzę żadnej różnicy. Czasami obserwacja życia nie prowadzi do niczego. Czasami czytanie jakiejś książki nie prowadzi do niczego. A czasami w jakimś zdarzeniu w kawiarni, w drobnym geście, którego nikt nie widzi poza mną, znaleźć można nie odpowiedź na pytanie, tylko jakby to powiedzieć. To jest coś, co przytrzymuje mnie, coś, co wzmaga moją fascynację życiem. Dlatego, że powiedziałbym tak, że moim powołaniem jest czytanie, ale nie tylko czytanie książek. Moim powołaniem jest odczytywanie ludzkich zamiarów, ludzkich gestów, tego, co wyrażają ludzkie twarze, co wyrażają zachowania, z których ludzie nie są świadomi itd., itd. Z tego względu nie tylko czytam literaturę i filozofię, dużo czytam rzeczy psychologicznych. W książce właśnie, o której rozmawiamy, w recenzji o tej książce przeczytałam, że eseje tam zawarte właśnie dotykają takiej esencji życia i dotykają miłości, zazdrości, umierania, tych wszystkich ważnych sfer życia, niezrozumienia czy poczucia utraty gruntu. Która z tych sfer dla pana jest najistotniejsza? Każda. A, dlatego, że wymieniła pani naprawdę wszystkie. Powiedziałbym tak, że każda z tych sfer jest dla mnie pewnym wyzwaniem intelektualnym, życiowym, moralnym. Dużo czytam i piszę na temat śmierci, oczywiście pewnie po to, żeby ją oswoić. Dużo czytam i piszę na temat miłości po to, żeby lepiej ją zrozumieć. Ale być może także po to, żeby jej nie rozumieć,
jest jeden z esejów w tej książce poświęcony jest odpowiedzi na pytanie, czym może być miłość. Więc próbuję powiedzieć, że miłość zaczyna się nie wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć drugą osobę, tylko kiedy jej zaczynamy nie rozumieć, w sensie takim, że pozwalamy jej być sobą, a nie tym, kim chcielibyśmy, żeby była. No właśnie to poczucie niezrozumienia to jest też rzecz, o którą ja chciałam zapytać, bo jest pan... znaczy ja powiem o sobie, że pana erudycja może onieśmielać. I tak się zastanawiam, czy ma pan takie poczucie, czasami rozmawiając z ludźmi, że właśnie takie poczucie niezrozumienia, albo że jest pan gdzieś tak jakby poza, wyalienowany trochę? Nie, zupełnie nie. Dlatego, że ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przeczytałem więcej książek niż większość ludzi. Tak to ujmę. Ale to jest mój zawód, więc... To jest tak samo, jakby stolarz powiedział, że zrobił więcej stołów i to powinno onieśmielać wszystkich, którzy stołów nie zrobili. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że traktuję to jako mój zawód, w związku z czym powinienem robić dobrze, tak jak stolarz powinien dobrze robić stół. Nie widzę tu większej różnicy. Tak mi to tylko zastanawia właśnie dlatego, że w tym momencie byłaby to tak jakby zaprzeczenie tego zbliżenia się do życia. Bo właściwie by pan się... Ale jeśli to jest jakby... Nie, dlatego, że ja... Powiedzmy sobie tak. Nie buduję erudycji dla erudycji. Znam bardzo wiele osób, które czytają książki po to, żeby wszystko zapamiętać i potem, żeby pokazać, jak dużo oni wiedzą czy umieją. Prawdę powiedziawszy, moja erudycja nie jest erudycją na pokaz w tym sensie, że właściwie wszystko wkładam w książki. I książki są taką dla mnie taką protezą pamięci. Dlatego, że z tego powodu ja nie jestem erudytą, tak jak jeśli rozmawiam o czymkolwiek, to ja nie będę pani cytował niczego, jak powiedział ten albo ten raz, mogę zacytować, ale to więcej. Tak samo jak nie potrafię opowiadać dowcipów na przyjęciach i tak dalej. To jest coś, czego nie potrafię robić. Głównie dlatego, że Od tego mam książki, żeby w nie wkładać wszystko to, co przeczytałem i tam to wszystko umieszczać. Natomiast w życiu interesuje mnie to, co jest związane z samym życiem. W Polsce można przeczytać chociażby w Wikipedii, że jest pan czołowym intelektualistą w Polsce. Generalnie jestem bardzo jakby zasłużonym człowiekiem w Polsce, znanym i tak się zastanawiam, to w takim razie, jak to się stało, że zostawił pan to wszystko i zdecydował się na wyjazd za granicę, gdzie tak naprawdę trzeba było zacząć wszystko praktycznie, no może jeśli nie od podstaw, to na pewno prawda. W jakimś sensie na nowo. To prawda, że rzeczywiście osiągnąłem w Polsce, w mojej dziedzinie, właściwie wszystko, co mogłem osiągnąć i to prawdopodobnie to był powód. Zostałem bardzo wcześnie profesorem, przeszedłem przez wszystkie szczeble, od profesora nadzwyczajnego, przez tytularnego do zwyczajnego. I więcej już wyżej się nie mogłem wspiąć. Stworzyłem dla siebie instytut, później stworzyłem Centrum Studiów Humanistycznych, otworzyłem wiele programów w Polsce i właściwie to wszystko mogło już się toczyć beze mnie. Stworzyłem duży festiwal literacki w Polsce, stworzyłem dużo akcji takich społecznych, o których warto wspomnieć. Wymyśliłem coś takiego jak lekcje czytania, w których pisarze, profesorowie jeżdżą do liceów i prowadzą lekcje społecznie o jakichś różnych rzeczach, po to, żeby mówić, jak czytanie jest ważne. Więc to wszystko stworzyłem i nagle się okazało, że właściwie... Trzeba dalej podtrzymywać swoje pragnienia. Że trzeba podtrzymywać swoje pragnienia, tak. A tak się składało, że przez wiele lat uczyłem na różnych uniwersytetach. Miałem propozycję objęcia katedry na Harvardzie, ale wtedy myślałem jeszcze, że w Polsce mam bardzo dużo do zrobienia i że lepiej zrobię to w Polsce niż na Harvardzie. Uczyłem później w innych Ivy League uniwersytetach, uczyłem też w Chicago, w Northwestern. Więc miałem doświadczenie, wiedziałem jak Ameryka wygląda i Ameryka zawsze mnie fascynowała. W wielu względach, za chwilę pewnie powiemy o tym, co jest takiego fascynującego w Ameryce. Ale właśnie, kiedy się okazało, że się pojawiła propozycja, żebym złożył podanie na konkurs, który się tutaj na UIC został rozpisany, no to powiedziałem tak. Mieszkałem wtedy w Nowym Jorku. Nie pracowałem naukowo,
Mieszkałem w Nowym Jorku, na Brooklynie. 4 miesiące spędzałem w Krakowie, pracowałem, zgromadziłem wszystkie swoje zajęcia i potem na 8 miesięcy jechałem do Nowego Jorku i mieszkałem w Nowym Jorku i tak było przez 2 lata. To było dla Pana ryzyko, żeby się zdecydować na przyjęcie tutaj katedry? Nie, nie, żadne. Nie, czułem żadnego ryzyka. Po pierwsze czułem ogromne wyzwanie i rzeczywiście moja kandydatura zdaje się, poza wszystkim innym, przeważyła dlatego, że ludzie, którzy podejmowali decyzję o przyjęciu mnie do pracy, zobaczyli, że jak bardzo chcę tworzyć projekty, jak bardzo chcę rozwinąć, jak bardzo pragnę zrobić coś od nowa, dlatego że to rzeczywiście wszystko trzeba było robić od zera, od samego początku. I to mnie strasznie podniecało i prawdopodobnie... Wizja. Wszystko, tak, to moje podniecenie wizją tym, że można tak dużo zrobić w takich okolicznościach przeważyło na moją korzyść. Ale i dlatego bez wahania zostawiłem Kraków, zostawiłem Polskę. Oczywiście spędzam dużo czasu w Polsce. Nie czuję się odseparowany. Zapytała mnie pani, czy ja się czuję emigrantem. Rozmawialiśmy o tym, plus właśnie na festiwalu Konrada Janusz Głowacki oglądałam reportaż, jego wypowiedź, w której on właśnie mówi o tym, że jest outsiderem i cynikiem przez to właśnie, że ma te różne punkty widzenia i tak naprawdę nic już nie jest stałe, bo to się zmienia właśnie w zależności od tego, gdzie się jest, jak się jest. Ma pan z tym problem, czy nie? Nie mam żadnego. Przede wszystkim nie jestem cynikiem, jak Janusz Głowacki. To po pierwsze. Po drugie, w sferze zawodowej nie czuję się outsiderem, dlatego że czuję się równie dobrze zakorzeniony w Polsce, w Krakowie, jak i tutaj w Chicago. W swoim środowisku, które jest środowiskiem międzynarodowym. Wśród moich kolegów, którzy robią różne rzeczy w różnych językach. Więc z tego punktu widzenia absolutnie nie czuję się outsiderem. Wręcz przeciwnie, czuję się zadomowiony w obydwu sferach. I z tego powodu nie czuję się emigrantem. Może też ta pana... Ja mógłbym w każdej chwili wrócić do Polski, ale nie chcę wracać do Polski, bo tutaj się bardzo dobrze czuję. Może właśnie ta umiejętność tych odgrywania ról i tego właśnie wcielania się pomaga. Dlatego, że jak tak spojrzeć, to nasze życie obsługiwane jest przez rozmaite... Nasze życie toczy się w różnych wymiarach. W im więcej ilości wymiarów będziemy czuć się dobrze, tym nasze życie będzie ciekawsze. I tak jest właśnie też, tak jak sądzę, w moim przypadku. Czuję się bardzo dobrze, jeśli jadę do Krakowa i wykładam w Krakowie i żyję. Moje dzieci mieszkają w Krakowie i w Warszawie, więc mam z nimi kontakt, przyjeżdżają tutaj, więc ja nie czuję żadnych właściwie granic. A mimo to w książce Słońce, możliwość, radość pisze pan o tym, że Ameryka nauczyła pana samotności. Tak. To jest pozytywne czy negatywne? Bardzo pozytywne. Człowiek, który nie przeszedł przez taką prawdziwą samotność, kiedy jest zdany wyłącznie na siebie, kiedy nie ma tego wsparcia ze strony innych osób, a właściwie nigdy się nie dowie, kim jest. Nie twierdzę przez to, że ja naprawdę wiem, kim jestem, bo nie wiem. I staram się, za każdym razem staram się dowiedzieć, kim właściwie ja jestem, pisząc rozmaite rzeczy, czytając innych pisarzy, pisząc o innych pisarzach, etc., etc. To jest coś, co też mnie trzyma przy pisaniu, przy życiu, to, że jeszcze się nie dowiedziałem, kim jestem. No właśnie, napisał pan też, że niemożliwe jest napisanie biografii o sobie samym, tak, bo spojrzenie drugiej osoby jest zawsze bardziej wnikliwe, mimo że nie zna wszystkich faktów i szczegółów. Tak. Tylko inny mógłby napisać opowieść o mnie. Jest jakaś osoba już, o której mógłby pan powiedzieć, że to jest osoba, którą chciałbym, żeby napisała o mnie biografię? Kto pana zna najlepiej? To jest to pytanie. Wiele osób zna mnie bardzo dobrze. Nie. Odwołuję to, co powiedziałem. Kilka osób zna mnie bardzo dobrze. Kilka to pewnie nie jest zbyt wiele. Dlatego, że dość trudno mnie poznać. Dlatego, że nie ma we mnie takiej chęci
z jednej strony nie ma chęci zamykania się, ale z drugiej strony nie ma też chęci takiego naturalnego otwierania się, więc pewnie dla wielu osób jestem zamknięty i nie jestem, jakby to powiedzieli Amerykanie, approachable. Nie mam takiego wrażenia. Właśnie z tego powodu, że wiele lat i cały czas do tego się przyzwyczaiłem. Moje życie jest spowite w takie, nie wiem, w takie wyobrażenia, które inni ludzie mają o mnie. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaka może się przytrafić, mianowicie choćby z tego powodu, że o mnie się sądzi poprzez książki, które napisałem. Więc tworzy się pewien obraz, pewien wyobrażenie. Więc te obrazy jakoś wokół mnie się poruszają, nakładają na mnie. I bardzo często jest tak, że kiedy dochodzi do spotkania z kimś, kto miał o mnie jakieś wyobrażenie, dochodzi do takiego zdziwienia. O, a ja myślałem, że pan jest zupełnie inny. Więc to jest coś... Słyszałam, że pan lubi bardzo tańczyć. O tak, bardzo, bardzo lubię tańczyć i zdaje się, że nawet całkiem nieźle to robi. To jest jedna z tych rzeczy, o których nie wszyscy o panu wiedzą? O tak, nie wiedzą o bardzo wielu rzeczach. Bardzo lubię gotować i dobrze gotuję, bardzo lubię tańczyć, lubię fotografować i też to dobrze robię, lubię pływać, też to dobrze robię. Jest bardzo dużo rzeczy takich... Które pan dobrze robi. Które dobrze robię, tak. Dobrze jeżdżę samochodem, chociaż go nie mam, bo uważam, że nie potrzebuję. I ostatnie pytanie do pisarza. O napisaniu jakiej książki pan marzy? To jest tak, że teraz właśnie robię korekty książki, która się ukaże niebawem. Jest to książka o tym, jak ja sobie wyobrażam humanistykę. To jest książka, która zbiera moje doświadczenia, moje myślenie o tym. Ale też mam wiele innych książek, które jakoś ze mną żyją, rosną ze mną, ich nie piszę. Chciałbym napisać książkę o fotografii, chciałbym napisać książkę o... Właściwie piszę ją od wielu lat, ale nigdy nie mam czasu, żeby ją skończyć. O malarstwie XVII-wiecznym. Chciałbym napisać i napiszę pewnie książkę o pierwszej połowie XX wieku. W różnych literaturach, w filozofii, w sztuce, w fotografii, w teatrze. Ma pan dużo planów. Prawdę powiedziawszy, nie mam nic poza planami. To życzę realizacji i sukcesów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.